Witam na moim kanale, ja jestem Gaynord884 i gramy w Myst. To jest 9. część Mysta. Odcinek 9. Sobie pojedziemy tak. Tak jest lepiej jechać. Tu wszystko widzimy. No i zapraszam na wycieczkę na blokadę obiecaną w poprzednim odcinku. Potem robimy sobie malutką przerwę, to znaczy mamy wędkę, więc sobie połowimy trochę. Taka będzie ta przerwa, a potem pokażę, gdzie jest kopalnia i berserker, który tam czeka. Czyli boss do pokonania. Kogo nie ma? To lepiej dla nas. Najpierw pójdziemy po plecak. On jest w tej części. Ich nie ma. No jeszcze sobie pozbieramy to. Przejdziemy się tutaj. Andasz tutaj będzie? Nie. Innego korbaczówkę. O. No dobra. I idziemy na plecak. Po plecak. To zabierzemy ze sobą. To weźmiemy i tu mamy plecak. O, mamy plus trzy miejsca. O, to się przyda. Tu jeszcze jedna. A, na tym, na samochodzie. Nie? A, tutaj, na tym. No.
wyniesiemy to z obszaru niebezpiecznego. Na przykład tu. Teraz obawiam się, że będą... Będą na nas czekali. Nie. Kogo nie widzę. Tutaj nie ma. Za chwilę otworzymy te skrzynie. Najpierw jednak żebyśmy nie musieli w pośpiechu ganiać do samochodu, to sobie odjechaliśmy na bezpieczną odległość, bo czasami jak się odejdzie i wróci na tą, na to miejsce, gdzie jesteśmy, to oni się pojawiają, więc to jest różnie z tym bywa. Sprawdzimy, co tu jest. Nie ma nic. Nie ma ani fuelu, czyli paliwa. To weźmiemy. O! To weźmiemy. Tu nic nie będzie. Tu jest paliwo tylko. Jeszcze nic nie ma. Paliwo. Może weźmiemy paliwo. Przyda się zawsze. No w każdym razie obiecałem wam też jedynka. Oj. Obiecałem wam wycieczkę do kopalni, więc teraz sobie pojedziemy do kopalni. Jesteśmy tutaj, a kopalnia jest tutaj. Tędy drogą się jedzie i tu. Tu jest kopalnia. Jedynka. Jeszcze raz sprawdzę tylko, czy dobrze jedziemy. Tak. Okej, jedynka. I jedziemy. To jest tu. Nie, to jeszcze nie tu. To jeszcze nie tu. To tu. Taki zjazd.
trzeba się przygotować na od 3 do 5 zombiaków tutaj w tej kopalni. Więc trzeba być przygotowanym. To jeszcze nie jest kopalnia. Tylko idziemy dalej. Idziemy dalej. I za chwilę będzie kopalnia. Jeszcze za tym ogórkiem. Będziemy widzieć z daleka. To jest ostatni pagórek już. Będziemy widzieć z daleka wejście do kopalni. O tu. To jest ostatni pagórek właśnie. I tu już będziemy widzieć. To jest kopalnia. Tam. To musimy wziąć. To jest Old Hughes. Będzie to nam potrzebne w queście, w zadaniu, które tutaj jest do zrobienia. I ok. I teraz pokażę Wam wnętrze tego kopalni. Jest to bardzo fajnie zrobione. Ta kopalnia wygląda fajnie, naprawdę. Lepiej niż była do tej pory. Tylko jedno ale. Mianowicie zapiszemy sobie grę. W razie czego, żebyśmy zginęli, to otworzymy sobie bo tu będą. Jeden, drugi. O, rozwaliłem beczkę. O kurczę. Uff. Tak, te beczki można rozwalić. Te czerwone takie. Tam są czerwone, o, paczki. Można je rozwalić. I wybuch po prostu zrani ich też. Dobra. Starczy. Idziemy dalej. O, te beczki właśnie wybuchają. Więc trzeba. O, tu jeszcze jest jakiś. Tylko na razie nie widać. O, jest. Dobra. Ładujemy sobie ten. Tu jeszcze będzie. Czasami to jest aż 6.
palą się światła. Bardzo fajnie to zrobili. Widać tu wszystko, zapalone światełka. Dobrze, idziemy. Idziemy dalej. Tu są minerały, które możemy, surowce, które możemy, mając pickaxe, czyli kilof, możemy wydobyć. Ale nie mamy na razie kilofa, ale nie mamy kilofa, więc na razie ich nie wydobędziemy. To jest brass ingot, czyli sztabka brasu. Dzięki temu robimy amunicję. To jest sulfur, czyli siarka. To jest iron, czyli żelazo. Więc... No a tu jest... To jest też żelazo. A tu jest berserker. Za tym. Do tego wózka, jak do tych palet, jak dojdziemy, to on się pojawi. No, przywitaliśmy się, to teraz zmykamy stąd i kiedy indziej to przyjdziemy, jak będziemy mieć pickaxe, czyli kilof, to wtedy tutaj przyjdziemy i zrobimy co trzeba, czyli wydobędziemy trochę materiałów. Potrzebnych na przykład do questa, który tutaj zaczniemy, za tym berserkerem. No i wrócili. Za każdym razem, jak wyjdziesz z lokacji i wejdziesz, to oni się zrespią. A myśmy wyszli z tej lokacji i poszli tam. Więc oni się zrespili wszyscy. Jeszcze jakiś? Tu można naładować. Tam jest. Ale to nie koniec też. Oni tu są strasznie zbugowani, bo potrafią ci wyjść ze ściany. Ale dobrze. Przeżyliśmy.
i jesteśmy w jednym kawałku, to teraz pójdziemy sobie połowić ryby. Tu mamy taki specjalny kuferek. Tak przy okazji, wędkę używamy naciskając middle mouse, czyli tego kółeczka, którym przełączamy bronię na przykład albo ten w innych grach. A w tym, o, i mamy wędkę. Lewym przyciskiem zarzucamy wędkę, o. Tylko, że teraz nie jesteśmy w miejscu przeznaczonym do łowienia, nie? Także... Także nie jesteśmy w stanie łowić na razie, nie? Jedynka, bo tak się szybciej jeździ i lepiej. Widać wszystko, co jest wokoło. A jakbyście chcieli sprawdzić, gdzie jesteśmy, to zaraz wam pokażę na mapie, bo mamy dużo tych, no, 9 tych ołówków. To tu jesteśmy na mapie, o tu, czyli tu jest właśnie ta kopalnia. Tędy jedzie się tędy i tutaj jest zjazd. Kopali. O, chyba się robi mgła. To my sobie chyba wrócimy się. Tak, wrócimy się, bo nie chcę, żeby mi rozwalili ten samochód. Te części do samochodu. Dlatego wrócimy się tutaj, przeczekamy mgłę. Nawet nie widać, gdzie się jedzie tą mgłę. Dobra. I na przykład tutaj. O. Naciskamy 7. Idziemy spać. Godzina na przykład może była starczy. Nie, godzina nie starczyła. No, zaczyna się przejaśnić. Mgła znika pomału. Żeby to przyspieszyć, to napijemy się. O, teraz szybciej czas minie, czyli mgła szybciej opadnie. No tam widzę, stoi jeden. Zaczekamy, aż padnie. Bo tym shotgunem nie jesteśmy w stanie go tam stamtąd zdjąć, nie? Także... No ale w bazie czeka na nas sniper rifle, czyli... O! Czyli snajperka. Snajperka, tak. I mamy nawet do niej 28 pocisków, więc zaczniemy jej używać też. Jest bardzo dobra. Z tej odległości, stąd, widzimy, co jest nawet tam, na wzgórzu. Jest bardzo bliska.
widzimy. Także jest naprawdę, jakby tam ktoś był, to byśmy go widzieli w tym, przed nami. O, i teraz już są martwi, można zejść. Słońce ich zabiło, bo oni nie mogą w słońcu przebywać. Słońce ich nie wiem, spala albo coś. I teraz możemy sobie pojechać. Lubię też widok ze środka samochodu, ale naprawdę dobrze zrobili ten widok tam, o ten właśnie widok z trzeciej osoby. Więc skoro to zrobili, no to znaczy, że zrobili to dla nas, żeby to używać tego, żeby było lepiej. Bo tak to nie widzimy, co jest dookoła nas, nie? Jak jesteśmy w samochodzie wewnątrz. A jak już jesteśmy na zewnątrz, to widzimy całą to. Całe otoczenie. Tu wam pokażę, jest taka jaskinia. Do tej jaskini możemy wejść, ale tam nic nie będzie. W tej jaskini można budować. Można postawić tutaj fundamenty, można postawić wszystko. Wszystkie te budynki. Też można tutaj ten. Po prostu to może być wasza baza. Więc fajnie, że takie coś zrobili, ale w przyszłości pewnie tutaj będzie coś, jakaś może druga kopalnia. Tak jak to było w 4.0, tam były dwie kopalnie. Więc może to będzie też kopalnia. Tylko może niestrzeżona będzie albo coś. Nie wiem. Może tu będzie tank, czyli następny boss, który już był chyba w czwórce, czyli w 4.0. Ale był on zupełnie gdzie indziej. On był na drugiej mapie, że tak powiem. Na drugiej części mapy, do której się szło, znaczy albo szło, albo jechało. Takim tunelem. A teraz wracamy. Oczywiście jedynka, bo może być nieciekawie. Mogą na nas czekać już teraz. A jak będą czekać, to odpowiemy ogniem. Ale nikogo na razie nie widzę. Są. Chodzą właśnie. Dobrze. Najpierw przejedziemy. Ups, nie tam stronę.
Dobra. I teraz w tą stronę. Teraz do tyłu. Cały czas możemy jechać, więc jest dobrze. Nie rozwalili nam żadnego ani spark plaga, ani baterii, czy akumulatora, ani silnika. Silnik też jest. No zobaczymy właśnie. Tylko wyłączymy. Zobaczymy jaki jest stan. No, troszkę drasnęli. Troszkę go drasnęli. No ale to troszkę tylko. Jemy od razu. Jak dają to brać. O! Gdzie oni tu byli? Tutaj byli, nie? Nie widzę tutaj nikogo. Tutaj tych dwóch to już robiłem. To weźmiemy. Tutaj nic nie ma. No dobra. Idziemy na jedynka i idziemy sobie trochę po połowić ryb. Na kolację będziemy mieć jak znalazł rybkę. A tu przyjedziemy po te skrzynki tym czerwonym pick-upem, ale to później. A przy bazie specjalnie dlatego bazę zrobiłem sobie przy jeziorku, żeby móc napełniać szybko beczki wodą. No i łowić ryby. A teraz, kiedy mamy już kompletną wędkę, to możemy już łowić ryby. A łowienie ryb jest bardzo fajnie tu zrobione. Lewym zarzucamy, prawym zbijamy. Jeszcze musimy trzymać albo lewy, albo prawy. Albo lewy, albo prawy ten. No sami zobaczycie. Dobra. Jeszcze tylko silnik wyłączę. Okej. Naciskamy middle mouse. I mamy wędkę. Zarzucamy, czekamy. Czekamy. Aż w końcu. O. I teraz zbijamy prawym przyciskiem. Prawym przyciskiem i o. Mamy jedną rybkę. Bardzo fajnie to zrobili. Fishing w tej grze jest po prostu na wysokim poziomie. To jest moje zdanie, ale myślę, że większość ma podobne. No. Jest mało gier, które ma dobre
łowienie ryb. To ma fajne łowienie ryb, więc no jest mało takich gier. Musimy odpowiednio żeby nam nie pękła ta linka, to musimy stopniowo dodawać prawy przycisk myszki, żeby zbijać tą linkę kołowrotkiem. Czekać trochę i ten. Jak jest czerwone, oj, teraz za daleko. Jak jest blisko ten, to łatwiej i szybciej zbijać tą rybę złapać, nie? I zbijać ten kołowrotek, tą linkę. A jak jest daleko, no to ryba będzie się wierciła w tej z powrotem. Oj. Myślałem, że już jest ten. Myślałem, że już się złowiła. Złapała haczyk. Ale nie. O, teraz złapała. Można też ruszać o, na wszystkie strony, żeby szybciej, żeby dać jej kierunek, po prostu pokazać, w którym kierunku się ma poruszać ta ryba. Także no naprawdę jest bardzo fajnie zrobione. Kolejna ryba. No dobrze. A teraz, żeby zobaczyć te rybki, które mamy, to naciskamy Gears, Pack, Manage i tu mamy schowek na rybki. O. I teraz jak zrobimy prawym przyciskiem Harvest, to tu mamy pokazany czas, 30 minut to zajmie. Mamy nazwę rybki i mamy amount, czyli ilość tych filetów z tej rybki. Czyli 10 filetów dostaniemy. No i 30 minut. O. I 10. Połowa, znaczy połowa. Trzy leżą na tym, na ziemi, nie? A reszta tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cztery były te. Tu są cztery, nie? Schowamy wszystko tutaj i zobaczymy. Schowamy młotek, schowamy to, schowamy patyki i weźmiemy a tutaj nie mogę wziąć, nie wiem czemu. Mówi, że tu jest woda. O, jest. Wziąłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O, gdzie dziesiąta? Gdzieś pewnie się zapodziała w tym ziemi. No nie wiem. Dobra. To mamy fishing opanowany. Jeszcze możemy sobie połowić trochę. Kolejna rybka. No i za blisko. No, teraz. Dobrze.
Znowu rybka nasza. I te rybki tam w tym boksie się wolno psują. Bardzo wolno się psują. Więc one są cały czas tam dostępne i można po prostu, jak się chce, to można cały czas je wyfiletować. Jedynka. Teraz chyba tak będę tylko jeździł. No nic dziwnego. Tak jest chyba lepiej. Według mnie. Widać wszystko i można wszystko od razu zaatakować. Jak ten. Jak coś widzimy niepokojącego. A przyznacie, że... O, FPS drop. Trochę lekko przycina. Ale cóż, na to nic nie poradzimy. Wychodzimy. Oj. Wyłączymy, żeby nie było ten. I odpalimy. Aha. Potrzebujemy. O właśnie, mamy. Zrobimy. A, tutaj mamy. Musimy przerabiać. To weźmiemy. To też weźmiemy. Tu jest dobrze wszystko. Tu damy to. 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 Przygotujemy sobie już pod ten, no jak to się mówi, pod pickaxe, czyli pod kill off i zapalimy. Bardzo ładnie się pali. I z tego tu możemy obserwować. Na razie jest RAW, czyli pisze się RAW. Wszystko jest RAW na razie. Czyli po prostu surowe. O. To już się zrobiło, well done. No to nową część. To jeszcze się nie zrobiło. Będzie najpierw medium, potem well done. Za chwilę będzie medium. O, medium jest. Tutaj też, tutaj też. I po medium będzie well done. Się zmieni kolor tego. O, tu jest medium już. Też jak będzie well done, to się zmieni takie coś. O, well done. Następną. Tu jest medium jeszcze. Medium.
Tylko uwaga, bo można palić mięso i te wszystkie ryby, więc należy czekać. A z tego, z ogniska, od ognisko nam produkuje charcoal, czyli węgiel, który, z którego możemy zrobić dwie rzeczy. Amunicję, bo charcoal jest wykorzystywany do robienia gunpowder, czyli prochu strzelniczego. Prochu strzelniczego, z którego robimy, o, no właśnie, naprawimy sobie. Potrzebujemy do tego komponenty. O. A to sobie zjemy trochę. Akurat jesteśmy głodni. O. No, tyle dodało nam. Więc całkiem. Opłaca się łowić ryby w tej grze. No i w tym odcinku jeszcze sobie zrobimy. Aha, nie zrobimy sobie w tym odcinku chyba, bo trzeba będzie, no właśnie, o, i tu jest hunting rifle, czyli to, co mamy właśnie tutaj, mamy broken hunting rifle, no i dopiero będziemy w stanie to robić, gdy usprawnimy swój workbench. Czyli warsztat. Potrzebne są dwa gearsy. Mamy tego trochę. Tylko nie wiem gdzie to było. Tu? Nie. I tu? No to tylko zostaje tu. Tak. To na razie wędruje tutaj, to na razie też tutaj. Napijemy się. To pójdzie tu. To pójdzie tu. I okej. Teraz idziemy do tego samochodu. Tu mamy dwie też jeszcze. Mamy to. I to na razie wszystko. No. Dobra. Teraz potrzeba nam jeszcze desek. Zobaczmy, czy to się już zrobiło. Nie, 24%. Ojejku. Ale to będzie... się robiło, a robiło. Ale to będzie się robiło, a robiło. 10 desek potrzeba. Jeszcze deski będziemy musieli przerobić. I 60 minut trwa zrobienie upgrade'owanie workbench do poziomu drugiego.
I teraz możemy zrobić na przykład pułapkę na zwierzęta. Car jack, czyli podnośnik do... Poczyna jest opona. 3T. Girsy. 5 komponentów i 10 tych metal krat. A to będziemy mogli zrobić. No i łuk możemy robić teraz, nie? No i tactical quiver. I to sobie zrobimy, ale dopiero wtedy, jak to nam wyschnie. A to będzie ho 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 ho. Jeszcze długo. Musi mieć 100%, a ma 27 dopiero. Także to schnie i schnie. No ale dobra. Nie to chciałem wyrzucić, to chciałem wyrzucić na ziemię. Następna do zamiany. No dobrze. A tu jeszcze sprawdzimy, co mamy. Aha. Dobra. Pokaż mi, co na drugi poziom trzeba. Na trzeci poziom mój. To, to i to. Dobra. To mamy gdzieś. To pudełko. Nie tu. Tu nie. Tu nie. Tu jest. Jest tutaj. A to jest właśnie, tak wygląda proch strzelniczy. Oto czarne ten gniazdko jakby. Dobra. Będziemy potrzebować to, ale później. Okej, czyli z tego nic nie potrzebujemy. Tego też nic. Tego też nic. Tego potrzebuję. Aha. Dobra. Tego też nic. I z tego też nic. Okej, będziemy kończyć ten materiał. Już jest i tak długi też. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału, do komentarzy i zapraszam na następną część, a to była część 9. A następna część będzie już może dzisiaj jeszcze albo jutro, zobaczymy. Jak się uda, to będzie to wstawię dzisiaj jeszcze, a jak się nie uda, no to jutro. No dobrze. Zachęcam do komentarzy, do subskrybowania. No i trzymajcie się. Cześć.